kochani! Witajcie na kanale O Matko i Córko! Do nagrania tego odcinka zainspirowała nas pewna sytuacja, która miała miejsce kilka dni temu u nas w domu. Dokładnie tak. Każdy z nas miał wolny, nie mieliśmy co robić, więc Paulina zaproponowała nam wspólne obejrzenie jakiegoś filmu. A że mamy w zwyczaju to robić, to nie była to wielka filozofia. No nie. Czasem oglądamy wspólnie jakiś film. Nakłoniłyśmy tatę, żeby wybrał nam coś fajnego, abyśmy mogli w trójkę go obejrzeć i żeby on był interesujący, ten film, dla nas wszystkich. No i co, Paulinko? No i tata wybrał nam film pod tytułem Gęsia skórka. Pamiętam, że kiedyś był taki serial, którego ja nie mogłam oglądać, ponieważ miałam 4 lata. I mama stwierdziła, że on będzie za straszny dla mnie. Tak. Wiecie, mi się teraz wydaje, że ten serial był naprawdę straszny, bo takie mówili rodzice. Myślę, że młodzież teraz w moim wieku na pewno by go nie zobaczyła. Nie oglądałaby go. Tak, na pewno by go nie oglądała, a myślę, że raczej by wyśmiała to, jakie tam sceny są. Tak. No i mój mąż puścił nam właśnie ten film. Znaczy, bo jest to film... Bo kiedyś był serial, ale teraz powstał też film na podstawie tego serialu. O właśnie, dobrze powiedziałaś. I wydaje mi się, że to jest film dla młodych widzów, czyli myślę, że granica wieku do 12 do 13 lat. Spokojnie. Tak, ale już powyżej, no nam się ten film niezbyt podobał. Chociaż niekiedy takie kino familijne jest ciekawe, no ale akurat nie w tym przypadku. Jednak punktem wyjścia do tego odcinka jest to, jest pytanie, które zadała Paulina tacie, myślę, że tak w drugiej połowie filmu. Tato, dlaczego wybrałeś akurat taki film? A on odpowiedział, no a cóż innego możemy oglądać z Pauliną? I wtedy poczułam się, jakbym znowu miała 4 lata. Wybuchnęłyśmy po prostu obie śmiechem. Mówimy, a teraz... No jak? Jaki inny film możemy z nią oglądać? Przecież oglądamy z nią różne filmy. Takie kinowe, bardziej ambitne. Dla dorosłych, oczywiście bez sceny. Wtedy jest zamknij oczy. Ale oglądamy naprawdę dość fajne filmy. A nie dziecięce. Paulina ma 15 lat, jest dojrzałą osobą, więc raczej nie mamy z tym problemu. A tu naraz mój mąż wpadł z takim tekstem. A co innego możemy oglądać z Pauliną? Przeżywałyśmy, śmiałyśmy się tak, z tego cały wieczór, tak? Tata się zdziwił w ogóle, dlaczego wy się śmiejecie, co ja takiego powiedziałem? No, ale cały wieczór, tak jak mówisz, przeżywałyśmy to. Potraktował cię po prostu jak małe dziecko. Tak, dokładnie. No i właśnie Paulina poprosiła mnie o to, abyśmy nagrały ten film, ponieważ chce mi zadać pytanie. Ja wiem jakie, ale wy się dowiecie teraz. Dobrze, no to jak nas widzą nasi rodzice? Myślę, że to pytanie nurtuje wielu nastolatków i ja na przykład jestem bardzo ciekawa, jak mnie spostrzega moja mama. Czy raczej jako taką małą dziewczynkę, czy raczej już jako pannicę, jak to mówi moja babcia? Tak, znaczy... Jest wiele aspektów tej sprawy, ponieważ z jednej strony wiemy wszyscy, że masz 15 lat, ale myślę sobie, że jesteś nad wiek dojrzała, odpowiedzialna, masz swoje zasady, których się trzymasz, nigdy nie zawiodłaś mojego zaufania, mogę na tobie polegać, więc myślę, że to są cechy charakteru osób już dorosłych, można tak powiedzieć. No. Więc tutaj, jeżeli chodzi o twój charakter, uważam, że jesteś osobą dojrzałą i myślę nawet, że wielu twoich znajomych, których poznajesz teraz, uważa, że masz więcej lat, prawda? Tak. 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 Mimo tego, że się wygłupiasz, że jesteś śmieszkowata i w ogóle... Śmieszkowata? Oni porównują do śmieszka! To i tak można z tobą porozmawiać na wiele tematów. I masz wiele do powiedzenia, wiele mądrego do powiedzenia. Tak. I tutaj można by powiedzieć, że masz więcej lat niż masz. Ale z drugiej strony cały czas mam w głowie, że jesteś osobą jeszcze młodziutką. 15 lat to nie jest zbyt wiele, więc nie mogę ci pozwolić na wszystko. Są zakazy, nakazy. No.
No i tutaj cały czas mam w głowie, że ty 15 lat masz i na przykład nie pozwalam ci się malować mocnymi kolorami. Na przykład nie lubię, jak Paulina ma mocno pomalowane usta na taki ciemny kolor. Ale pamiętam taką sytuację też, jak byłaś jeszcze w takim wieku, kiedy ja ci kupowałam ubrania, to wtedy zawsze widziałam ciebie jako małą dziewczynkę. Kochane mamy, jeżeli nas oglądacie, no to posłuchajcie teraz i napiszcie mi w komentarzu, czy też robiłyście tak. Ponieważ jak Paulina miała te kilka lat, to ja zawsze kupowałam jej ubrania, ale zawsze wychodziło na to, że kupowałam jej mniejsze ubrania niż ona jest. Czyli jak kupiłam jej bluzeczkę, ona zawsze była na nią za mała. Jak kupiłam jej spódniczkę, ona zawsze była na nią za krótka. Bo zawsze mi się wydawało, że nie, ona nie jest taka duża. Nie, proszę mi dać tą mniejszą, bo przecież to jest taka malutka moja dziewczynka. Taka kochana, malutka, drobniutka. Ona przecież nie jest taką dziewczyną wysoką. Nie. A ja zawsze byłam wyższa. I zawsze kupowałam jej za małe ubrania. Więc tutaj zawsze ja jako mama chciałam, żebyś została taką właśnie małą dziewczynką, małym moim skarbeczkiem, tak. Dobra, mam jeszcze jedno pytanie. Słyszałam, że małe dziecko to mały problem, a duże dziecko to duży problem. Czy jest to prawda? No ja to słyszałam jako małe dziecko mały kłopot, duże dziecko duży kłopot, ale cały czas mówimy o kłopocie, problemie. I tutaj bym się chyba nie zgodziła, ponieważ jesteś fajną dziewczyną, nigdy nie zawiodłaś naszego zaufania, nigdy się nie spóźniasz, przychodzisz do domu o godzinie, która jest ci wyznaczona, dobrze się uczysz, od osób dostaję takie informacje, że jednak wszystko z tobą w porządku. Tak, nauczyciele cię chwalą, także nie mam z tobą problemów, ale pamiętam, że jak byłaś mała, to były z tobą same problemy. Ponieważ od 3-4 miesiąca nie spałaś. Nie spałaś w nocy, nie spałaś w dzień. Od 4 miesiąca nie jadłaś. Nie jadłaś, jak miałaś rok, 2-3 lata i nie jadłaś, jak miałaś kilka miesięcy. Wszędzie cię było pełno, czyli nie można cię było zostawić ani na chwilę w pokoju, ponieważ zawsze coś nabroiłaś. Nie jeździłaś w wózku, ponieważ ty chciałaś poznawać świat, ty chciałaś chodzić. Gdzie tam wózek w wózku? To ona mi się wyrywała. Szelkami ją zapinałam, to ona gdzieś tam wstawała na tym wózku, po prostu ona w wózku jeździła tylko, do 6, do 7 miesiąca życia, a potem ją trzeba było albo nosić, żeby ona ten świat widziała, a jak już nauczyła się chodzić, no to niestety za rączkę, nie? Niestety? No niestety, bo to było męczące, no dużo wygodniejsze jest wsadzenie dziecka do wózka i pójście do sklepu, nie? Ale jak ty w tym wózku nie chciałaś siedzieć, no to ja cię musiałam brać na ręce, albo prowadzić cię za rączkę, no i to był problem. Czyli jak byłaś młodsza, był z tobą większy kłopot niż teraz. Teraz nie mam z tobą problemów żadnych. O, to muszę przyznać, że bardzo tutaj mnie tak bardzo pochwaliłaś, tak? I tak bardzo wpłynęłaś na teraz moje mniemanie o sobie? Ale kochanie, nie powiedziałam nic, czego byś nie wiedziała. Przecież wiesz, co o tobie myślę, więc no ale, chyba no wiesz, nie zaskoczyła cię moja wypowiedź. Inaczej to jest, jak sobie myślę, że no fajnie, wiesz, że no spoko, a ja ci jak coś ci to powie. Ale przecież ja ci to mówię. Potwierdziłaś mnie teraz w przekonaniu. W jakimś przekonaniu. A czy małe dzieci to mały wydatek, a duże dzieci to duży wydatek? Do tego pytania się nie przygotowałam. Tutaj mnie zaskoczyłaś. Pomyślmy. No nie powiedziałabym, ponieważ wiecie, jedzonko dla tych małych bobasków jest dość drogie. Te wszystkie gerberki, bobofruty. Ale ja na przykład nie jadłam. Jadłaś? No tak, nie. No to, że tego nie jadłaś, to nie znaczy, że ja tego nie musiałam kupować, bo ja w ciebie, wiesz, próbowałam to wciskać. Dobra. Także i tak to musiałam kupić. Dobra. Gerberki są drogie. Soczki dla dzieci są drogie, kaszki są drogie, pieluchy są drogie, ubranka dla dzieci są nierzadko droższe niż ubrania dla dorosłych. Do tego małe dziecko rośnie jak na drożdżach, więc co sezon nowa wyprawka. Zabawki, co rusz, coś nowego trzeba kupić.
więc nie wydaje mi się. A teraz w sklepach, w sieciówkach można kupić bluzeczkę za 20-30 zł i już dziecko ucieszone, że ma nową bluzkę. Także no nie wiem, czy nie powiedziałabym. Nie, tutaj się właśnie nie zgodzę się. Nie zgodzisz się? Nie. To tak dzisiaj się nie zgadzasz? No, wydaje mi się, że te przysłowie jakoś nie pokazują ciebie. Nie pokazują mnie. Wyjątek, a wyjątek potwierdza regułę. No to teraz, żeby sprawdzić, czy jestem takim wyjątkiem od reguły, piszcie w komentarzu, jak wasi rodzice was postrzegają. Zapytajcie się ich i napiszcie w komentarzu koniecznie. Dokładnie. To tyle z naszej strony. Pa, pa, kochani. Bajo.